Kolejna inwestycja, która będzie realizowana w gminie Wisznice, to budowa drogi przez miejscowość Łyniew. Droga długości 1,2 km, finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cały projekt to kwota 1 100 000. Kwota dofinansowania to 650 000 zł. Droga niezwykle potrzebna mieszkańcom. Tak jak widzimy, to droga przez miejscowość i dojazd do kilkudziesięciu posesji mieszkańców. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki z Programu Obszarów Wiejskich. Jest to trzecia nasza droga finansowana z tego programu. W pierwszym rzucie złożyliśmy wnioski na dwie drogi, na drogę przez miejscowość Chorodyszcze oraz drogę łączącą Polubicze i Chorodyszcze, drogę powiatową, którą w tej części przejęliśmy od powiatu, i to trzecia droga. Tak się składa, że realizacja tej drogi nastąpi lada chwila, ponieważ przetarg na jej realizację zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, w listopadzie. W grudniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, z firmą PRD Parczew. Z relacji prezesa wiem, że wejdzie lada chwila na budowę tej drogi. Myślę, że za 2 miesiące będzie tu już nowa powierzchnia. Też warto powiedzieć, że z lewej strony tej drogi kilka lat wcześniej została zbudowana ścieżka rowerowa, również sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Również warto powiedzieć, że z prawej strony drogi powstał kanał technologiczny. Zgodnie z przepisami, które weszły w ubiegłym roku w październiku, przy każdej budowie drogi musi powstawać równocześnie kanał technologiczny. Tutaj myśmy też zaplanowali w kanale technologicznym już światłowód, także ci mieszkańcy, którzy będą chcieli się podłączyć do światłowodu, od razu z końcem realizacji tego projektu modernizacji drogi będą mogli również podłączyć się do światłowodu. To jest największa inwestycja drogowa, która w tej chwili zostanie zrealizowana. Natomiast również mamy złożone dwa projekty do Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Dubicy i w Rowinach. I mam nadzieję, że do tamtych realizacji też dojdzie, natomiast na pewno nie dojdzie w tym roku. W tym roku być może jeszcze pojedyncze kawałki 50 czy 100 metrowe dróg, na które przeznaczyli środki, na przykład drogę w Wygodzie czy w Wisznicach, ulicę Ogrodową, mieszkańcy z Funduszu Sołeckiego przeznaczyli na nie środki, więc je będziemy robić. Natomiast droga w Rowinach lub w Dubicy to przyszły rok, bo ja przyjmuję, że ten rok będzie rokiem inwestycyjnie bardzo trudnym. Nawet biorę pod uwagę to, że nie zrealizujemy wszystkich inwestycji.